poprzednim odcinku. Ale po tylu latach ma pani chyba jakieś zdanie na temat tej rodziny. Każdy ma jakieś zdanie. Co chce pan wiedzieć? Wszystko, co pani wie, myśli lub podejrzewa na temat Lucrecji de la Torre. Wszystko. O co chodzi? Gdzie jest moje dziecko? Co zrobiłeś z Rafaelitem? Nie rozumiem. Coś się stało z Rafaelitem? Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Przestań udawać. Ty go ukradłeś. Gdzie on jest? Ja nie... Co zrobiłeś z moim dzieckiem? Gdzie jest Rafaelito? Przysięgam, że nie wiem, o czym mówisz. Co się stało? Gdzie on jest? Powiedz. Nie wiem, o czym mówisz. Co się stało z Rafaelitem? Paloma i Benito zabrali go do parku. Chwila nieuwagi i dziecko zniknęło. Sergio prowadzi poszukiwania, ale nie wiadomo, kto je ukradł. Ty wiesz, gdzie on jest. Powiedz mi, proszę. Przestań się mścić. Twój syn nie ma nic wspólnego z nienawiścią do rodziny de la Torre. Przysięgam, że nic nie wiem. Musisz mi uwierzyć. Jestem załamana. Myślałam, że ty... Znajdziemy Rafaelita. Poruszę niebo i ziemię. Ale go znajdę, przysięgam. Na pewno go znajdziemy. Czego chcesz? Mleka? Spać? Po co do niego mówisz? Przecież cię nie rozumie. Może przeszkadza mu dym. Mam zgasić papierosa, żeby zrobić przyjemności jakiemuś de la Torre? Płaczę za matką. Nic na to nie poradzimy. Może uda mi się go uśpić. Lepiej już stąd iść. Daj mu smoczek. Denerwuje mnie ten płacz. A powinien cieszyć. Chciałaś usłyszeć, jak de la Torre płaczą. Masz rację. W gruncie rzeczy sprawia mi to przyjemność. Ciekawe, jak zreaguje José Antonio. Widział go tylko raz, ale bardzo kocha swojego synka. Umieram ze wstydu. Dlaczego? W domu dzieją się straszne rzeczy, a ja zachowuję się jak rozkapryszona dziewczynka. To twoja reakcja na otaczające nas zło. Koniec z moimi kaprysami i egoizmem. Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Jestem z ciebie dumny. Do jutra.
Czemu wypytuje pan o panią Lucrecję? Myśli pan, że to ona ukradła dziecko? Chciałbym znać pani zdanie. Uważa pani, że to niemożliwe? Nie wiem. Nie odpowiedziała pani na pierwsze pytanie. Co pani sądzi o pani Lucrecji? Nie będę ukrywać, że nasze stosunki nie są najlepsze. Zresztą nigdy nie były dobre. Dlaczego? Może się mylę, ale to nie jest dobry człowiek. A zatem zły? Jest zdolna porwać dziecko Milagros? Pan to powiedział. Mogła nasłać kogoś, żeby to zrobił. Ale oczywiście nie mam żadnych dowodów. Kto mógłby być jej wspólnikiem? Nie wiem. Benito? Tak uważa Teodora. Mówi tak, bo jest o niego zazdrosna. Myśli pani, że Lucrecia i Benito są kochankami? To niedorzeczne. Więc kto jest jej wspólnikiem? Jej brat Jaguar? Uciekł z więzienia. Dzwonił kilka razy do Lucrecji. Powiedziałam mu, że jest w zakładzie dla obłąkanych. Ale był tutaj. Widziałam, jak rozmawiali w ogrodzie. Dlaczego mi pani o tym nie powiedziała? On jest poszukiwany przez policję. Mógłbym panią oskarżyć o ukrywanie przestępcy. Podejrzewam, że pani wie znacznie więcej. Skoro nie lubi pani Lucrecji, to dlaczego ją kryje? Bo muszę. Ale dlaczego? Czego się pani boi? Ja też za tobą bardzo tęsknię, ale przez tę pracę nie mam na nic czasu. Jak długo to jeszcze potrwa? Kocham cię i ja też cię kocham. Ale już mówiłam. Jestem u szczytu kariery. Nie mogę teraz wszystkiego rzucić. Tylko to. O co ci chodzi? Coś przede mną ukrywasz. Myślisz, że mam kochanka? Wolałbym o tym wiedzieć. Przysięgam ci, że mam tylko pracę. I ciebie, kiedy nie pracuję. Ale problem w tym, że stale tylko pracujesz dniami i nocami. Paloma jest owocem tego gwałtu. Przykro mi. Lucrecia grozi, że powie pani córce o jaguarze. A o 21:45. Ja nic nie wiem. Podejrzewamy, że Lucrecia kazała zamordować rodzinę Chavarriów i swojego brata Rafaela. Próbowała też zabić Gerarda Beido. Jednak nie mamy żadnych dowodów. Jeśli pani o czymś wie, gdyby miała pani jakiś dowód, który pozwoliłby aresztować tę kobietę, już powiedziałam. Ja nic nie wiem. Nie mogę pani zmusić do mówienia. Ta historia z Jaguarem wiele wyjaśnia. Ale gdyby zmieniła pani zdanie, proszę pamiętać, że zapewnimy pani pełną ochronę.
Mogę odejść? Dziękuję, Margarito. Nie wolno ci tracić nadziei. Tylko jedna osoba mogła to zrobić. Lucrecia della Torre. Dobry wieczór, inspektorze. Co pan tu robi? Czekam na panią. Chcę panią przesłuchać. Mnie? No w jakiej sprawie? Niech pani nie udaje. Uprowadzono dziecko Milagros. Proszę wejść. Rafaelito zniknął? To niemożliwe. Biedna Milagros. Gdzie ona jest? Proszę do biblioteki. Chcę panią przesłuchać. Mam nadzieję, że nie jestem podejrzana. Proszę wejść. Już i tak za dużo wypiliście. Albo mi nalejesz, albo stąd spadam. Radzę, żebyście poszli do domu. Ja nie mam domu. Nie mam dokąd pójść. Nic nie mam. Biedactwo. Chodźmy do mnie. Tata wyszedł. Na pewno szybko nie wróci. Masz jakąś flaszeczkę? Nie jedną. Chcę się upić. Zapić na śmierć. Chodźmy. Wyjazd dobrze by ci zrobił. Od kiedy zaczęłaś pracę w telewizji, nie miałaś jednego wolnego dnia. To inny świat. Tam bierze się urlop po zakończeniu projektu i przed rozpoczęciem następnego. A gwiazdy Body nie szybko zgasną. Znowu podskoczyłam o 2 punkty na liście rankingowej. Czekasz na kogoś? Nie. To na pewno Don Bernardo, właściciel kanału. Miał wpaść, żeby pogadać o programie. Mam wyjść? Nie, zaczekaj w sypialni. To nie potrwa długo. Dlaczego nie chcesz, żeby mnie tu zobaczył? Obiecałam mu, że będę się dobrze prowadzić. Jeśli zobaczy, że z tobą piłam, bardzo cię proszę. Jesteśmy dorośli. Robię to tylko dla ciebie. Dziękuję, kochanie. Udało mi się wyrwać. Nie cieszysz się? O co chodzi? Nawet się nie przywitasz? Zaskoczyłeś mnie. Lucrecia? Jest do tego zdolna. Ale ona nie ma nic przeciwko dziecku. Przeciwnie, rozpieszcza je, żeby mi się przypodobać. Co by na tym zyskała? Może zażądać okupu. Albo chce się nad tobą znęcać. Wiem tylko, że ona cię nienawidzi, jak nikogo na świecie. Nie zniosę tego dłużej. Chcesz coś na uspokojenie? Nie masz jakiejś tabletki od bólu głowy? Nie, ale skoczę do apteki. Pójdziesz ze mną?
Jeśli coś się stanie mojemu dziecku, nie przeżyję tego. Przysięgam, że umrę. Wszystko będzie dobrze. Nie możesz tracić nadziei. Ale dlaczego? Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? O niczym nie wiedziałam. Właśnie kupiłam dla niego prezenty. Przez całe popołudnie kupowała pani prezenty? Tak, w sklepie z zabawkami. Jakiś problem? W sklepie z zabawkami podają piwo? To nie ma nic do rzeczy. Niech pan nie zadaje głupich pytań. A pani brat Jaguar ma coś do rzeczy? Nie wiem. Pojęcia nie mam, co się z nim dzieje. Czyżby? Niedawno dzwonił do pani. Obiecał, że wkrótce znów się odezwie. Jaguar dzwonił? Niech pani nie udaje zdziwionej. Dziwi mnie tylko, że taki nieudacznik pracuje w policji. Mówi pani o mnie? Oczywiście. Jaguar ucieka wam sprzed nosa i nie wiecie, gdzie go szukać. Porywają dziecko, a wy nie wiecie nawet, kogo podejrzewać. Myli się pan. Wiem, kto stoi za porwaniem dziecka Milagros. Czyżby? Pani i jej przyrodni brat Leoncio Peña, czyli Jaguar. Jak pan śmie mnie oskarżać? Mam dosyć tych bezpodstawnych podejrzeń. Obawiam się, że to coś więcej niż podejrzenia. Jest pani bezkompromisową morderczynią. Dosyć. Co pan robi? Aresztuję panią. Nie może pan tego zrobić. Oczywiście, że mogę. Jest pani zatrzymana za zniewagę władzy i ukrywanie niebezpiecznego przestępcy. Nikogo nie kryję. To oszczerstwo. Wiem, że rozmawiała pani z nim w ogrodzie tego domu. Mam świadków. Kogo? Margaritę? Co tu robisz? Muszę porozmawiać z panem policjantem. Na pewno wszyscy zwalili winę na mamę. Ktoś musi jej bronić. Co się stało? Proszę, matka odmawia współpracy. Przesłucham ją w komisariacie. A te kajdanki? Boi się pan, że wam ucieknie? Nie wtrącaj się. Spoliczkowała mnie i nie chcę, żeby się to powtórzyło. Idziemy. Nie pozwolę na to. Niech pan ją rozkuje. Daj spokój, skoro nic nie zrobiła. I tak ją wsadzą do więzienia. To spisek. Nie pozwolę, żeby ją zabrali. Głowa do góry. Płacz nic tu nie pomoże. Musimy odzyskać nasze dziecko. Twoje dziecko. Nie wiem, co robić, gdzie szukać. Ale ja wiem. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to sprawka Lucrecji. Uprzedzałem ją, że jeśli dziecku lub tobie coś się stanie... Już dobrze. Chodźmy jej poszukać. Co jest grane? Nie cieszysz się? Jestem zmęczona. Lepiej już iść. Skoro tak, to chodźmy od razu do łóżeczka. Nie, Benito. Nie mam ochoty. Kto to był? Słucham? Kto to był? Don Bernardo wpadł na chwilę, żeby omówić sprawy programu. Programu? Padam ze zmęczenia. Więc kieliszeczek dobrze nam zrobi. Chcę się położyć. Sama. Jutro mam ciężki dzień. Chcesz się mnie pozbyć? No. Jasne, że nie. Ale naprawdę jestem zmęczona. Co to za facet? Przyjaciel z dzieciństwa. Wpadł, jestem narzeczonym i kochankiem Body. A ty coś za jeden. Wejdź, nie ma nikogo.
Za to są butelki. Czuję się jak u siebie w domu. Dzięki. Strasznie chce mi się pić. Nalać ci? Jasne, podwójną. Przemebluję pokój gościnny, żeby Rafaelito miał gdzie spać. Myślisz, że zechcą nam go zostawiać? Przecież będziemy jego dziadkami. A kiedy Martin i Milagros pójdą gdzieś wieczorem? Oczywiście. Albo wyjadą w podróż. Zostawią go z Palomą i Margaritą. Poproszę, żeby od czasu do czasu dziecko mogło zostać z nami. Jako dziadkowie też mamy prawo go wychowywać. Rodzice wychowują dzieci. Dziadkowie je rozpieszczają. Nie cieszysz się, że Martin zaadoptuje Rafaelita? Nie w tym rzecz. Wolę nie uprzedzać faktów. Ślub za niespełna 2 miesiące. Pora, żebyś zaczął traktować Rafaelita jak wnuczka. Martin, mam prośbę. Kiedy będziecie już po ślubie, zechcecie od czasu do czasu zostawiać u nas Rafaelita? On zniknął. Co takiego? Zniknął, został porwany. Nikt nic nie wie. A Milagros? Wyszła z domu, jak tylko się dowiedziała. Nie zwracaj na niego uwagi. Benito żartował. Nie sądzę. Ja cię skądś znam. Często mylą mnie z Harrisonem Fordem. Ty i Harrison Ford. Juan, proszę cię. Benito. Lepiej stąd zjeżdżaj. Nic tu po tobie. Juan. To właśnie zrobię. Zaczekaj, nie wychodź. Niech sobie idzie. Jak śmiesz wtrącać się w moje sprawy? Co ty sobie wyobrażasz? To raczej, co ty sobie wyobrażasz? Za kogo ty mnie masz? Żadna baba nie będzie mi podskakiwać. Jasne? Więc mnie też zabierzcie. Uspokój się. Zadadzą jej tylko kilka pytań, prawda, inspektorze? Jeśli nie jest zamieszana w zniknięcie dziecka i zechce z nami współpracować, zapomnę o tym policzku. Straciłam panowanie, przepraszam. Dobry wieczór. Proszę zaprowadzić zatrzymaną do radiowozu. Z przyjemnością. Pani pozwoli. Nie martw się, córeczko. Nie mam nic do ukrycia. Nie popychaj mnie. Tchórze. Tchórze i zdrajcy. Nie mogliśmy nic zrobić. Nie dotykaj mnie. Co to za facet? Nie twoja sprawa. Bardzo dobrze. W porządku. Skoro tak chcesz, proszę bardzo. Możesz o mnie zapomnieć. Ja nie dzielę z nikim kobiet. Co znowu? Nie chcę, żebyś odchodził. Wiem, że źle postąpiłam, dzwoniąc do Juana, ale czułam się taka osamotniona. Dobra. Ale więcej się z nim nie spotkasz. Jasne? Kto jest twoim mężczyzną? Tu. Ty.
Tylko ciebie kocham. I tylko ty naprawdę mnie rozumiesz. A widzisz? Przestań rozpaczać. Na pewno znajdą Rafaelita. Skąd wiesz? Sara, ty i Fredo aresztowali panią Lucrecję. W więzieniu na pewno wszystko wyśpiewa. Wypił butelkę i zmieniłam mu pieluszkę. Biedak płakał z głodu. Zasnął? Tak. I cóż. Jutro kupię rzeczy dla dziecka. Niczego nie potrzebuje. A jak go wykąpiesz? Mam go kąpać? Trzeba go wykąpać, przewinąć. Inaczej dostanie odparzeń, rozchoruje się i nie będziemy mogły wywieźć go z kraju. Nie przejmuj się, wszystkim się zajmę. Przede wszystkim pójdziesz jutro do rezydencji, żeby zobaczyć, jak cierpią nasi wrogowie. I dowiesz się, jak tam poszukiwania. Ja też jestem ciekawa, co się tam dzieje. Idź już. Do jutra. I pamiętaj, że to dziecko nie jest niczemu winne. Do jutra. Ma cierpieć jego matka i jej rodzina. Dziecko jest środkiem, żeby im zaszkodzić, a nie celem. Nie zrobię mu krzywdy. Proszę cię, nie pal w tym pokoju. Pożałujecie tego. Nie macie prawa. Oczywiście, że mamy. To nadużycie władzy. Zdejmijcie mi to. Jeśli to zrobię, znów się pani na mnie rzuci. Tchórz. W tym stanie nie można jej przesłuchać. Masz rację. Zabierz ją stąd. Porozmawiamy, kiedy się trochę uspokoi. Tak jest, szefie. Nie dotykaj mnie. Panie, przodem. Zapłacicie mi za to, przysięgam. Kiedy będzie pani chciała mnie zawiadomić, że możemy pogadać, wystarczy zagwizdać. O tak. Dobranoc. Zapłacicie mi za wszystko. Jeszcze się policzymy. Wypuśćcie mnie stąd. Były jakieś telefony z żądaniem okupu? Gdzie Lucrecja? Jeszcze nie wróciła? Wróciła, ale została aresztowana przez inspektora Saratę. Wiedziałem. Raquel. Raquel i jej córka. To na pewno one. One porwały dziecko Milagros. Załatwione. Teraz musimy tylko czekać, aż spuści z domu. Wygląda na to, że wygrała na loterii. Gdzieś musiała zdobyć tę forsę. Albo miała komuś zapłacić. Porywaczom. Nie sądzę. Dziecko Milagros jest warte znacznie więcej. W każdym razie nie wspomnimy o tej forsie. Może sama się wygada. A co z kierowcą Milagros? Dokąd pojechał? Nie uwierzy pan. Do Irene Ramirez, czyli Body. Niektórzy to mają fart. Przyrzekam, że więcej się z nim nie spotkam. W porządku. Tym razem ci wybaczam. Jesteś moim jedynym mężczyzną. Daj mi drinka. Sabe, Body.
Wpadłem nie tylko, żeby się z tobą zobaczyć. Mam wiadomość, dzięki której twoje notowania podskoczą do sufitu. Reportaż o porwaniu dziecka jednej z najbogatszych kobiet w kraju. Serio? W wiadomościach nic nie mówili, bo nikt o tym nie wie. To świeżutka wiadomość. Chodzi o dziecko Milagros de la Torre. Co ty na to? Może. Być może. Jeśli Sebastian nie zdradzi, nie odpowiadam za siebie. Nie wywołuj wilka z lasu. To ja jestem skończony. Nie mam już Klaudii. Nie mam forsy. Nie mam absolutnie nic. Co zrobisz? Nic już nie mogę zrobić. Spadam w dół. O tak. Upadnę na dno kieliszka i będę pił do ostatniej chwili. Już sięgnąłeś dna. Nie, jeszcze nie. Błogosławieni wszyscy, którzy cierpią, bo zostali zdradzeni. Co tu się dzieje? Napijesz się? Proszę. Lukrecja wykradła dziecko z pomocą jaguara. Nie rozumiem tylko, po co spotykała się ukradkiem z Benitem. Może działali we trójkę? Niezły zawodnik z tego Benita. Teodora, dziewczyna z telewizji, Lucrecia i Bóg wie, kto jeszcze. Halo, Milagros? To prawda, że aresztowałeś Lucrecię? To ona porwała Rafaelita? Zatrzymałem ją, żeby trochę nas straszyć i przesłuchać, ale do niczego się nie przyznała. Myślisz, że ona coś wie? Jest główną podejrzaną. Chcę z nią porozmawiać. Jadę tam. To nie jest konieczne. Zaraz ją zwolnię. Więc to nie ona? Sam nie wiem. Wszystkiemu zaprzecza. Dziękuję. Dzwoń, gdybyś cokolwiek wiedział. Proszę cię. Na pana miejscu kazałbym jej przenocować za kratkami. Po co? Lucrecia nie należy do kobiet, które łatwo się załamują. Lepiej ją zwolnić i śledzić każdy krok. Szkoda, że nie możemy już podsłuchiwać rozmów telefonicznych w rezydencji. Można by się sporo dowiedzieć. Przeprowadź Lucrecię. Postaram się coś od niej wyciągnąć. My tylko sobie gadaliśmy. Jesteście kompletnie pijani. Nieprawda. Poza tym mamy swoje powody. Wynocha z mojego domu. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Moja marynarka. Zostaw. Teraz już naprawdę jestem na dnie. Nie powinieneś go wyrzucać w takim stanie. Do swojego pokoju. Nie traktuj mnie jak dziecko. Jeśli ci się nie podoba, możesz się stąd wyprowadzić. O co biega? Pokłóciłeś się do swojego pokoju. Coś cię gryzie. Podoba mi się ten pomysł. Wywiad na żywo z milionerką, której niczego nie brakuje do szczęścia, rozpaczającą z powodu porwania dziecka. Twój program włączy się w poszukiwania. Będziesz wypytywać ludzi, sprawdzać każdy ślad, żądać ukarania winnych, wspierać moralnie zrozpaczoną matkę. Jutro rano pojadę tam z ekipą. Zrobię wywiad. Zaoferuję wszelką pomoc. A po drodze przepytasz mnie.
Ciebie? O co? Nie rozumiesz? Będę cię o wszystkim informował. Co się dzieje w rezydencji, jak poszukiwania. W końcu jednak będziemy pracować razem. Właśnie. Jak za dawnych lat. Chodźmy do sypialni. Nie chcę wracać zbyt późno do rezydencji. A jeśli się nie znajdzie? Jeśli go nie oddadzą? Nie wolno tracić wiary. W takich chwilach jest ona najbardziej potrzebna. Wiara to nie tabletka, którą można zażyć w danym momencie. Musisz być silna. Oboje musimy być silni. Dla naszego synka. Każdy czwartek o 21:00. Powtarzam po raz setny. Nic nie wiem. Ale ma pani jakieś wytłumaczenie? Albo kogoś podejrzewa? Może braciszka? To nie w jego stylu. Nie? Kiedyś uprowadził makarenę. Może chciał jeszcze raz spróbować? On tego nie zrobił. Nie? W takim razie kto? Dopóki nie będę miał lepszej hipotezy, pani i pani brat jesteście głównymi podejrzanymi. To może być osoba, która wydzwaniała do mnie z pogróżkami. Ta kobieta od anonimowych telefonów groziła nie tylko mnie, lecz całej rodzinie. Rozumiem, że nie ma pani pojęcia, kim może być ta osoba, ani jakie powody nią kierują. Mam wielu wrogów. Nawet moje dzieci zwróciły się przeciwko mnie. Chciałam pana przeprosić za ten policzek. Trochę mnie poniosło. Mam nadzieję, że nie spuchnie. Zwolnię panią, ale ma pani zakaz wyjazdu z miasta. Dziękuję. Zawiadam je pana, jeśli tylko czegoś się dowiem. Jeszcze jedno. Co panią łączy z Benitem? Jesteście kochankami? Muszę na to odpowiadać? To pogwałcenie podstawowych praw obywatelskich. Nie ma pani obowiązku odpowiadać na to pytanie. Mogę już iść? Jestem pewien, że nic mu się nie stało. Obyś miał rację. Co tu robisz? Nie chcę żadnych kłótni ani problemów. To czego tu szukasz? Chcę pomóc. Mnie też interesuje odnalezienie mojego syna. Pomóc? Jesteś pierwszy na liście podejrzanych, więc nie rób z siebie ofiary. Już mówiłem, nie chcę problemów. Więc się odczep od mojej narzeczonej. Sam umiem ją pocieszyć. Uspokójcie się. To ja pojechałam do José Antonia. Myślałam, że to on uprowadził dziecko, ale teraz wiem, że tego nie zrobił. Skąd ta pewność? Po prostu wiem. Uważam, że się mylisz. To ty się mylisz. Jak mógłbym porwać własnego syna? Nie życzę sobie podobnych insynuacji. Milagros już nie przyjdzie. Na pewno dostała jakąś wiadomość i wróciła do domu. Pewnie tak. Jesteś zazdrosna? A powinnam? Nie. José Antonio kocha ciebie, a Milagros Martina. Pójdę już. Oby znaleźli dziecko całe i zdrowe. Dzięki za wszystko.
Musisz zachować spokój. Porywacze na pewno zadzwonią z żądaniem okupu. Jeśli chodzi im o pieniądze. Jeszcze jedna insynuacja i dosyć. Przestańcie. Nie pozwolę, żeby oskarżał mnie o porwanie własnego dziecka. To już nie jest twoje dziecko. Wyrzekłeś się go, zanim się urodziło. Nie życzę sobie żadnych kłótni. Lepiej będzie, jak stąd wyjdziesz. Nie wyjdę, dopóki nie porozmawiam z Lucrecją, więc będę musiał cię wyrzucić. Uspokój się. Możesz z nią porozmawiać jutro. Teraz wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Odprowadzę cię. Wiem, że już późno, ale mam nadzieję, że nie obudziłem. Skądże? Choć nie spodziewałam się ciebie o tej porze. Nie przeszkadzam? Oczywiście, że nie. Buddy, masz trochę... Jeszcze jeden. Kim jesteś? Bernardo Mitri. Don Bernardo? Właściciel kanału? Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedziała. Co za tragedia. Macie jakieś wiadomości? Co zrobiłaś z moim synem? Gdzie on jest? Oszalałeś? Powiedz mu, żebym nie puścił. Gdzie on jest? Przysięgam, że nic nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Kłamie w żywe oczy. A może to ty kłamiesz? To twoja sprawka. Twoja i twojej ciotuni, Raquel Echavarria. Raquel? Raquel?